Dużo się mówi o powrocie serialu Brzydula. Napisała pani, że prawdopodobnie cała obsada będzie też w tej nowej części Brzyduli, ale ja się zastanawiam, jaka była pani reakcja, jak w ogóle usłyszała o tym, że ten serial ma szansę na kontynuację? Przede wszystkim byłam bardzo zaskoczona i nic o tym nie wiedziałam, więc rzeczywiście w końcu i mnie doszły te radosne wieści. Bardzo się cieszę. Myślę, że to był bardzo fajny serial. Ale z drugiej strony no, zawsze też jest taki strach, czy uda się sprostać oczekiwaniom widzów, którzy rzeczywiście ten serial kochają, bo cały czas on jest powtarzany i ludzie, pomimo tego, że już ma swoje lata, cały czas go oglądają i zaśmiewają się z Przemko, z Wiolki i z różnych innych sytuacji. No, jest to bardzo ryzykowne, ale pewnie też z drugiej strony bardzo, bardzo kuszące dla aktorów, dla producentów i pewnie stacji. A czy tęskniła pani za Wioletą Kubaśnicką? Czy to też nie była taka rola, że została ta łatka na pani za nią i że też czasem może ciężko z nią było walczyć? Nie, ponieważ ja bardzo szybko dostałam inne propozycje, które gdzieś tam odczarowały mój wizerunek, więc cieszę się, że tak się stało w sumie. Tak naprawdę nie wiem, jakby, to jest z Brzydulą jest tak, że każdy z nas ma wielki sentyment do tego tytułu, ale też chyba każdy z nas też czuje taki ciężar i taką odpowiedzialność za to, żeby móc doskoczyć do tego, co było te 10 lat temu. Jesteśmy zupełnie na innym etapie życia. Każdy z nas też się i rozwinął, i poszedł w inną stronę, i też wiele rzeczy się zadziało u każdego z nas życiowo. W związku z tym, to na pewno będą inni już bohaterowie, bo my też jakby z innym ładunkiem na samych będziemy wchodzić na plan, więc no... Nie wiem. Wielka niewiadoma. A zdarzyło się, że ktoś kiedyś na ulicy zaczepił panią i zamiast Małgosiu powiedział Wioletto? Nie, tak się nie zdarzyło. Tym bardziej, że jakby ja zupełnie inaczej wyglądam na co dzień niż Wiolka wyglądała. Ale ludzie gdzieś mnie, jak mnie rozpoznawali, to często mi właśnie dziękowali za Wiolkę.